Kochani, wy zadajecie liczne pytania, a my na nie wszystkie odpowiadamy. No i działamy razem z wami. Zapraszam do odpowiedzi na te pytania, które widzicie tutaj poniżej. Pan Bartłomiej zapytał o trzy kwestie. Radio Maryja, aborcja, katolicy. Napisał, cytuję. Jestem katolikiem, osobą wierzącą. Z tego co wiem, pani też jest, a więc mam kilka pytań. Jaki pani i pani partia mają i zamierzają mieć stosunek do Radia Maryja? Czy po ewentualnym wejściu do Sejmu bądź wygranych wyborach nie planuje pani działań dążących do zamknięcia rozgłośni? Od razu odpowiem. Partia Mam Dość 2023 nie zamierza likwidować żadnej rozgłośni radiowej. Ludzie są wolni, mają prawo wyboru do własnej stacji radiowej i nie zamierzamy tego ograniczać. Pytanie drugie od pana Bartłomieja. Czy pani partia nie planuje, jak niektórzy z polityków PO, jak to określają, cytuję, piłować przywileje katolików, cokolwiek to znaczy? Zatem odpowiadam, że po pierwsze powiedział to, choć sama musiałam sprawdzić, bo nie dowierzałam, że ktoś mógł coś takiego powiedzieć. Poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras. I uważam, że jest to haniebne nadużycie słowne wobec osób wierzących. Po drugie, uważamy, że katolicy nie mają większych przywilejów niż inni obywatele Polski i uważamy, że każdy ma prawo do odczuwania i przeżywania własnej wiary. Wszyscy jesteśmy równi, powinniśmy mieć te same prawa i obowiązki. Pytanie numer 3. Czy pani partia ma w planach zmianę obecnego prawa aborcyjnego na bardziej radykalny? Tutaj chciałabym odpowiedzieć konkretnie, ponieważ akurat tego w Hyde Parku zabrakło. Obrałam formę satyryczną i być może też wiele osób jest na to zwyczajnie oburzonych. My jesteśmy za przywróceniem tak zwanego kompromisu aborcyjnego, tego, który był jeszcze przed 2021 rokiem i trwał 30 lat. I tutaj wymieniam. Po pierwsze, gdy ciąża jest efektem czynu zabronionego, gwałtu, aktu kazirodczego. Po drugie, gdy lekarz stwierdzi, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu matki. Po trzecie, gdy stwierdzono nieodwracalne upośledzenia ciężkich, letalnych wad płodu. Wiele osób zadawało właśnie podobne pytania, które zadał pan Bartłomiej. I zapraszam was do zadawania kolejnych pytań. Na wszystkie bez wyjątku odpowiem. Marianna Schreiber.